słońce, leczysz nie tylko ciało, też rozjaśniasz umysł. Olga Bednarska, Goliat ze Stręgielka. W chacie nad brzegiem Piecka od paru dni świeciło się w oknach izby. W ten sposób witano nowonarodzonego syna Matyldy i sygnalizowano na odległość, że czas na odwiedziny i prezenty. Jedynie do Pawła, męża Matyldy, nie docierał wesoły blask z ich chaty. W majątku Przytuły był wozakiem i właśnie rozpoczęto ściąganie z lasu potężnych pni drzewa, a to oznaczało ciężką pracę od świtu do nocy. Jak nakazywał obyczaj ojców, zawieszona u sufitu wiklinowa kolebka została wymoszczona świeżym sianem. Po pierwszej kąpieli w szafliku ułożono w niej nagie maleństwo jak Chrystuska wstające, a dopiero w chwilę potem odziano w lniany kaftanik, mocno owinięto w pieluchy i podano matce. Towarzyszące obrzędowi kobiety cmokały z podziwu i zadowolenia, że taki mądry, bo wszystkie powitał szparkami oczu. Stara Amelia, co czuwała nad paleniskiem, aby wzmacniające ziółka trzy razy obróciły się w garnku, zaintonowała starczym głosem. Śpi spokojnie, miłe dziecię. Wszak aniołowie strzegą cię. Ci na boskiej obliczności patrząc, zawsze są w czynności. Do Amelii dołączyły głosy pozostałych kobiet. W śpiku nikt nie szkodzi tobie, jemu tysiąc wrogów w żłobie groziło. Ty bez trudności żyjesz, lecz on był w ciężkości. Śpi spokojnie, małe dziecię, gdyć rozum lata na świecie. Bóg da rość w duchu zawszedy, aż cię Pan wyrwie z tej biedy. Potem nastąpiło składanie darów. Kawałki płótna na koszulki, jabłka, bułki posypane makiem. Na pierzynie Matyldy urosła sterta przysmaków. Czekano na Pawła, który miał rozpocząć kolację przyjmującą do grona wiejskich chłopców narodzonego syna. Głos dziecka z kolebki oznajmiał, że czas położyć u wezgłowia świętą księgę Biblii, aby żyło w mądrości, bojaźni Bożej i dobroci dla ludzi. Zajeżdżające na podwórze sanki oznajmiały powrót Pawła. August rósł, a jego skromność i grzeczność stawiano za przykład. Do czasu, szeptały po kątach sąsiadki. Chłopak, któremu ojciec obumarł tak wcześnie, pokaże swoje rogi. Okazało się, że rogi mu nie wyrastały, natomiast na plecach rósł duży garb, a sam chłopak karlał. Matka jednak garbu nie dostrzegała i nie drażnił ją skrzekliwy głos jedynaka. Nic to, tylko patrzeć, jak przyjdzie słońce i wyciągnie wszelkie niedomogi, pocieszała się. Może jedynie martwiła się, że August stroni od innych dzieci, które tym samym odpłacały. Zresztą gdzież jej były w głowie takie głupoty, skoro od rana do późnego wieczora pracowała w majątku Przytuły, przy cielętach, świniach, sianowaniu. Dopiero wieczorem, skołatana i umęczona całodzienną pracą, nabierała sił przy ognisku kuchennego paleniska, gdy jej syn August rozkładał grubą księgę Biblii i głośno dukał święte słowa. Kiedy nauczył się czytać, też nie wiedziała. Matko, nie lubię Dawida. Oznajmił któregoś dnia zdumionej Matyldzie. Nie grzesz, synu, nie wolno sprzeciwiać się mądrości Boga, łagodziła synowską czupurność. To też nigdy więcej z ust Augusta nie padło żadne słowo na temat niechęci do którejś z wielkich postaci dawnego Syjonu. A że sam w skrytości walczył z ich postawami, to była już tylko jego sprawa. Dawid to nędzny karzeł, słaby grajek, przechwała. Nie jest dla mnie wzorem, szeptał sam do siebie, czytając kolejny raz Regum Salomonowe. I odpowiedział Dawid Saulowi. Pasał sługa twój trzodę ojca swego, a gdy przychodzili lew i niedźwiedź, a porywał barana z stada, tedym go gonił, biłem go i wydzierałem z paszczęki jego, a gdy się rzucał na mnie, ułapiwszy go za gardło jego, tłukłem go i zabiłem go. Ile pychy w tym Dawidzie, nędznym pastuchu kilku baranów. Pycha zagłusza jego spryt i z trzaskiem zamykał grubą księgę. A nocą śniła mu się potężna postać Goliata, gdy na czele swych wojsk ruszał w stronę tchórzliwych żołnierzy Saulowych. Był jak oni, rosłym, silnym, potężnym. I wówczas nie uwierała jego wypukłym plecom twardość pościeli. August żył w innym świecie.
Z czasem pojął, że sam był inny. Mały, z głową zepchniętą do przodu przez wystający garb i z długimi rękoma jak pióra wioseł. Marzenia o sile i wyglądzie Goliata nie opuszczały Augusta. Już wiedział. Matka ciągle powtarzała o mocy słońca. To ono wyciągało zieloną roślinę z twardego ziarna. Grzało wodę tak, że galaretowate kule przy brzegu zamieniały się w garście ruchliwych strzałek, by z czasem zakumkać w sitowiu. To słońce dawało ptakom nowe melodie do śpiewu, stokroć ładniejsze niż te z matczynego kancjonału. Zaszywał się w trzcinach nad jeziorem stręgielek, aby nikt go nie wypatrzył, i chwytał w dłonie niewidoczne promienie słońca, wcierając je w ramiona, brzuch, nogi. Z czasem garście wypełnione słońcem wydawały mu się zbyt małe. Toteż wracał do domu, zdejmował z kołka duże sito do przesiewania mąki i wracał nad jezioro. Potem wypływał na jego nasłonecznioną toń, czerpał sitem wodę, a gdy ostatnia kropla wody spadała, z uwagą i ostrożnie wysypywał na głowę niewidzialną moc. Odczuwał przypływ siły. Nawet plecy jakby naciągały się, prostowały. Wypatrzono Augusta i jego dziwne praktyki, no i pojawił się lęk. Uprawia czary. Pewno burzę z piorunami sprowadza na wioskę, podejrzewali jedni. To na pomór drobiu uzupełniali inni, bardziej praktyczni w sprawach czarów. Nie obejdzie się bez kaszlu owiec i gnicia racic u krów, zapewniali ci, co znali takie przypadłości. Tymczasem August gorąco zapragnął dzielić swoje słoneczne szczęście z innymi i wcale nie dostrzegał izolacji, w jakiej się znalazł. Czasami podchodził do grupy dziewcząt, których warkocze zdały mu się marne, cieniutkie, i gdy otwierał usta, aby dać im cenną radę, te pierzchały na stronę jak przepiórki. Starej babci, która od wielu lat pielęgnowała ogromny kołtun, ratujący ją przed bólem głowy, chciał zdjąć chustkę, żeby bodaj jeden promyk dotarł do bólu i przyniósł ulgę. Babcia trzepała go po ręku i poczuła pluć na cztery strony świata, co miało ją odgrodzić od wszelkich złych mocy. Nawet rybak o powykręcanych od wilgoci dłoniach pogonił go straszliwymi słowami i groził kijem. Niesprawiedliwość ludzka trochę bolała. Nie rozumiał ludzi. Chciał jak najlepiej. I wówczas zrodziła się wspaniała myśl. Jeśli nie chcą ani szczęścia, ani zdrowia po dobroci, może spróbować siłą. Przyjdzie czas, podziękują. Zawrzało w stręgielku, kutach, przytułach. August pojawiał się niespodziewanie wszędzie tam, gdzie był pewien spotkać ludzi. W polu, obejściu, na drodze. Jego przygotowana łódź i sito czekały. Nie będzie szydził z ich chorób i słabości. Nie będzie naigrywał się jak tamten Filistyńczyk. Nie uczyni najmniejszej krzywdy. On, tak silny, tak potężny. Po prostu wskaże, że słońce leczy nie tylko ciało, ale też rozjaśnia ludziom rozum. I ciągnął za rękawy młodych i starych w stronę jeziora. Opór był okrutny. Obity w kutach, zelżony w przytułach i stręgielku, skrył się pod strzechą swojej chaty. Gdy następnego dnia pojawił się nad jeziorem, aby zasiąść w łodzi i zgarnąć w sito resztki jesiennych promieni, ujrzał na brzegu stertę starych, rozbitych desek i połamane sito. Powlókł się do domu, zdjął z szafki zczerniałą, grubą księgę, rozłożył na wąskim parapecie okna i począł czytać. Dziś poda Pan w ręce moje, a zabije cię, i odejmę głowę twoją od ciebie, a dam trupy wojska filistyńskiego ptactwu powietrznemu i bestiom ziemskim, a pozna wszystka ziemia, że jest Bóg w Izraelu. Goliat ze stręgielka poczuł się słaby i bardzo zmęczony. Tak zmęczony, że nie miał siły zamknąć czarnej o pożółkłych kartkach księgi. Jego duża głowa powoli zsuwała się na ławę, aby legnąć na polepie. Dziwne. Ale we wsi nikt nie odczuwał ulgi z końca augustowskich tajemniczych czarów. Nawet teraz, gdy echo goliatowych zmagań ze sobą i otoczeniem wraca w opowieściach, kończy je zawsze głębokie westchnienie.